Dlaczego nie chcę pracować w Polsce jako lekarz? Takie pytanie bardzo często dostaję od Was, moich widzów, a także od ludzi w realnym życiu. I jeśli wcześniej nie chciałam na ten temat rozmawiać, to dzisiaj zdecydowałam się dać jasną, konkretną odpowiedź, aby po prostu zamknąć ten temat na zawsze. No albo do tej pory, jak to wszystko się zmieni. Bo sprawa nie w tym, że nie chcę, a w tym, że nie mogę. Główny problem polega na braku możliwości ze względu na ustawodawstwo polskie, a białoruskie. Jeśli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, witam serdecznie, mam na imię Maria, jestem Białorusinką i z rodziną mieszkamy w Polsce od 3 lat. O tym, jak moja rodzina odnalazła się w Polsce, można posłuchać w tym filmie, a na tym kanale głównie opowiadam o wrażeniach życia w Polsce, a także o Białorusi i Białorusinach, Polakom. Jaki obrazek macie w głowie, kiedy ktoś wam mówi, że jest lekarzem? Taki albo taki, może takie obrazki, ale w moim przypadku żaden z tych obrazków nie odzwierciedla rzeczywistości i mojej kwalifikacji. Dlaczego? O wszystkim po kolei. Skończyłam studia medyczne w Mińsku w 2016 roku. Studiowałam 6 lat. Oddział, gdzie studiowałam, nazywa się Oddział Medycyny Profilaktycznej. Tak, na Białorusi jest podział między medycyną lekarską i medycyną zapobiegawczą. I specjalista, który leczy choroby, a specjalista, który zapobiega chorobom, nazywa się oficjalnie lekarzem. Wiem, że w Polsce nie jest tak. Stąd wynika główne nieporozumienie między nami. Co to znaczy lekarz medycyny prewencyjnej, albo lekarz medycyny zapobiegawczej, albo jeszcze jedna nazwa, lekarz higienista? Na Białorusi to specjaliści, którzy pracują w sanepidzie i kontrolują różne sfery życia ludzi, aby nie dopuścić do zachorowania. A także ważnym kierunkiem pracy jest organizacja i promocja zdrowia. W Polsce mogę się mylić, ale pracownicy sanepidu nie mają medycznego wykształcenia i w Polsce mój kierunek, mój zawód faktycznie nie jest medyczny. No na tym i polega główna różnica. Jednak, co jest ciekawe, skoro w moim dyplomie jest napisane lekarz, mogę w Polsce nostryfikować swój dyplom i przystąpić do pracy w dowolnym kierunku medycznym. Niesamowicie, prawda? Dlaczego nie skorzystać z takiej możliwości? I powiem tak, oczywiście wielu korzysta z tej możliwości i potwierdza swój dyplom w Polsce. Jednak pod jednym ważnym warunkiem. Mogą jeździć na Białoruś, nie mają ochrony międzynarodowej i nie są uchodźcami. Ponieważ posiadam status ochrony uzupełniającej, potwierdzenie dyplomu medycznego dla mnie stało się niemożliwe. Nie wierzycie? Wyjaśnię. Jakie są wymagania w Polsce dla obcokrajowców w celu potwierdzenia dyplomu medycznego? Pierwszym wymogiem jest zdać egzamin z języka polskiego medycznego. Nazywa się NIL. I bardzo słusznie, całkiem się zgadzam z tym, bo język polski w pracy w Polsce jest absolutnie konieczny, niezbędny. Jednak ten egzamin nie jest bezpłatny, kosztuje 400 zł, co według mnie nie jest tanio, bo młody lekarz na Białorusi pracując ma średnie wynagrodzenie gdzieś 1100 zł. No, sądzicie sami. A także na ten egzamin jest dużo chętnych, czekać na termin można nawet gdzieś pół roku. Drugim wymogiem jest zdać egzamin LEW, czyli lekarski egzamin weryfikacyjny. Ten egzamin też nie jest darmowy, kosztuje 700 zł. Oprócz tego, żeby przystąpić do tego egzaminu, trzeba przygotować cały pakiet dokumentów, sporo dokumentów i aby to wszystko zebrać, wszystkie tłumaczenia, przysięgłe, wszystkie kopie i tak dalej, trzeba też wydać około 1000 zł. To tak, dla informacji. A także trzeba zapłacić
za przygotowanie do tego egzaminu, bo prawie wszyscy korzystają z polskich edukacyjnych platform, dostęp do których jest też płatny. Kosztuje to gdzieś od 700 do 1700 zł za 6 miesięcy. I trzeba zrozumieć, że 6 miesięcy wystarczy do przygotowania do egzaminu tylko lekarzom, którzy już mają dobre doświadczenie. A jeśli jest to młody lekarz, to pół roku przygotowań nie wystarczy. Jest potrzebny chyba rok, bo egzamin obejmuje wszystkie dziedziny medycyny, czyli dermatologię, psychiatrię, onkologię, intensywną terapię, ginekologię, wszystko. Wszystko to, co studiowałeś w ciągu 6 lat, musisz jakby potwierdzić tym egzaminem, do którego masz przygotować się za pół roku, rok. Bardzo mi szkoda tych lekarzy, którzy na przykład pracowali gdzieś w krajach WNP 5-10 lat w swojej dziedzinie. Na przykład ginekolog jest fachowcem w swojej dziedzinie, ma duże doświadczenie, a po przyjeździe musi jakby ponownie się szkolić, powtarzać tam psychiatrię, dermatologię i tak dalej. A na testach to wszystko się nie kończy, bo dalej lekarz musi odbyć staż w ciągu roku we wszystkich oddziałach szpitala i dopiero później lekarz ma taki egzamin lekarski egzamin końcowy, do którego przystępują wszyscy absolwenci uczelni medycznych w Polsce. Czyli lekarz z zagranicy jest jakby na takich samych warunkach jak student po uczelni medycznej w Polsce. Musi zdać ten egzamin lekarski, egzamin końcowy. I dopiero po tym egzaminie możesz pracować jako rezydent w dowolnej dziedzinie medycyny, jeśli masz wystarczającą liczbę punktów i tam są wolne miejsca. Po prostu nie wyobrażajcie sobie, jakie jest to trudne, bo lekarz musi jeszcze gdzieś pracować przed stażem, bo nie może siedzieć przez cały dzień i kłóc przed egzaminem, bo musi płacić za mieszkanie, coś jeść, a jeśli ma rodzinę, dzieci, no wyciągajcie wnioski sami, czy jest to łatwo, czy nie. W moim przypadku główną przeszkodą jest to, że przed tym, jak przystąpię do egzaminu LEW, muszę dostarczyć tłumaczenie przysięgłe mojego medycznego dyplomu z klauzulą apostyl. Chyba to tak się nazywa, apostylem, apostyl. I aby postawić ten apostyl, muszę jechać na Białoruś. A jak pamiętacie, nie mogę tam pojechać. Czy w takim razie mogę złożyć pełnomocnictwo i kogoś poprosić na Białorusi postawić mi ten apostyl? Nie. Sprawa w tym, że wąsaty dyktator rozumie, że specjaliści wyjeżdżają za granicę i dlatego zabronił umieszczenia apostyl na pełnomocnictwie sporządzonym za granicą. Czyli pełnomocnictwo musi być złożone na Białorusi. Walę głową w mur. Ponieważ ten apostyl jest bardzo potrzebny w Polsce, ja i inni Białorusini o takim samym statusie nie możemy nawet przedstawić dokumentów na ten egzamin. I teraz mówię w imieniu wszystkich Białorusinów, którzy są w takiej samej sytuacji jak ja. Zróbcie z tym coś, proszę. Bo ciągle do mnie piszecie, że w Polsce brakuje lekarzy. Jednak z powodu tych prawnych nieporozumień wygląda na to, że po prostu nie chcecie przyjąć lekarzy, którzy chcą pracować tu w Polsce. W poprzednim filmie już zaczęłam mówić, że spotkałam się z pewnymi trudnościami podczas kontaktu z kuratorem oświaty, gdy w tym roku chciałam przystąpić do nauki w szkole policjalnej. I
też od razu nie chciałam opowiadać, ale zdecydowałam się nie milczeć, opowiedzieć, podzielić się z Wami. Chciałam pójść do szkoły policjalnej Kosinus na kierunek asystentka stomatologiczna. Półtora miesiąca przed rozpoczęciem zajęć poszłam do tej szkoły, aby złożyć wniosek. Ale powiedziano mi, że zgodnie z nowymi wymogami Białorusini muszą mieć pozwolenie na naukę z kuratorium oświaty. Takich wymogów wcześniej nie było, to coś nowego. Mam kilku znajomych, którzy nie mieli takich wymogów podczas swojej nauki jeszcze rok temu, dwa lata temu. No dobrze, poszłam do kuratorium oświaty. Od razu zażądano ode mnie wyniki testów, które od razu zdawałam po szkole. Abyście zrozumieli, na Białorusi do tych testów przystępuje się tylko wtedy, kiedy przystępujesz do nauki na uczelni wyższej. Na studia poszłam w 2010 roku, zdałam te testy i 6 lat później w zamian za te testy dostałam dyplom. Jak ja mogę mieć te testy? Gdzie ja mogę ich dostać? Oprócz tego tutaj w Polsce swoje dokumenty nie przyniosłam do uczelni wyższej, a tylko do szkoły policjalnej. Potem wysłali mnie z tego oddziału kuratorium oświaty do innego i tam panie powiedziały, że w ogóle dlaczego przyszłam do nich, bo mam ochronę międzynarodową i muszę jechać do Warszawy. Ja prawie spadłam z krzesła, naprawdę. Dobrze, że nie musiałam jechać do Warszawy, postanowiły przesłać moje dokumenty pocztą. Dziękuję. A potem czekałam miesiąc. Nikt do mnie nie dzwonił, nie przekazywał żadnych informacji. Dzwoniłam sama. Powiedzieli, że odzwonią trochę później, jednak nie odzwonili. Jeszcze raz dzwoniłam i dopiero za półtora miesiąca dostałam odpowiedź. Możecie znowu się zaskoczyć. Według kuratorium oświaty muszę mieć na świadectwie ukończenia szkoły apostyl też, którego nie mogę załatwić, pamiętacie? I oferowali mi, że jeżeli nie mogę zgromadzić wszystkich niezbędnych dokumentów, muszę dołączyć dowody na to, a także poprosili o wysłanie decyzji szefa do spraw cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej. Generalnie jest to nielogicznie, bo moje dokumenty zostały przesłane do Warszawy nie bez powodu, a dlatego, że właściwie mam ochronę uzupełniającą i to jest widocznie na mojej karcie pobytu. Dali mi 14 dni na dołączenie niezbędnych dokumentów. Z tych 14, 4 dni list jechał do mnie z Warszawy, czyli miałam 9 dni. Na ten moment szkoła policjalna już skończyła przyjęcie dokumentów. Nie chcieli mnie wysłać z powrotem moje dokumenty, moje świadectwo, tłumaczenie. Prosiłam, aby wysłali na moją odpowiedzialność pocztą. I co chcę tutaj powiedzieć? Z takim problemem spotkałam się nie tylko ja, bo wiedziałam na ich stronie internetowej w Instagramie, że Białorusini piszą w komentarzach podobne pytanie, co mają robić, kiedy mają ochronę międzynarodową. I co? Nikt nie dostał odpowiedzi. Nikt. Dobrze, że za radą mojego znajomego zdążyłam w ostatni dzień przyjęcia dokumentów złożyć wniosek do innej szkoły policjalnej TEP na kierunek asystentki stomatologicznej, gdzie ja już prawie miesiąc się uczę. I co jest ciekawe, że ta szkoła policjalna nie wymagała ode mnie apostyl i tych wszystkich dokumentów, poprosiła wyłącznie świadectwo ukończenia szkoły i karty pobytu. Dlaczego jest tak? Nie rozumiem. Bo według słów moich znajomych, ta szkoła posiada lepsze finansowanie i edukację. Być może chcecie mnie zapytać, dlaczego wybrałam akurat ten kierunek asystentki stomatologicznej, ponieważ ten filmik jest już zbyt długi i nasycony informacją. Być może, jeśli będę wiedziała od Was zwrotną
odpowiedź, zainteresowanie, to wtedy odpowiem w innym odcinku. Myślę, że odpowiedziałam na Wasze pytanie, dlaczego nie chcę pracować w Polsce jako lekarz. Podsumowując, pierwsze, brak możliwości umieszczenia apostyl. No, a także są inne, tak powiem, obciążające okoliczności, takie jak duże koszty finansowe. Tak próbowałam policzyć, ile będę musiała wydać na te wszystkie dokumenty, naukę i tak dalej, to będzie około 1000 euro. No, także mam swoje obowiązki rodzinne, mam dzieci, nie mam pomocników, babć, dziadków tutaj. Wychowywanie dzieci jest na mnie i na moim mężu, który też ma pracę. W moim przypadku, myślę, byłoby o wiele łatwiej dostać się na studia medyczne od zera, jednak znowu muszę mieć ten apostyl na świadectwie ukończenia szkoły i testy, których no nie mogę mieć. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Jednak ostrzegam, że za komentarze typu przeprowadziliście, przyjechaliście, więc musicie się dostosować, mogę zablokować. Ponieważ to skrajnie lekceważa wszystkie wysiłki mojego męża, które wkładamy w to, aby tu mieszkać, pracować, wychowywać dzieci i tylko robimy, że cały czas się dostosowujemy. Jak widzicie, nie rozmawiam z Wami ani po rosyjsku, ani po białorusku. W dość dobrym stopniu rozmawiam po polsku i uwierzcie mi, że nie jest to łatwo. To naprawdę duży wysiłek. Będę wdzięczna za reposty tego filmika, a także za konstruktywne komentarze. Jeśli coś wiecie, możecie czymś doradzić, proszę, piszcie śmiało. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.